godzina 9 zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie. Przypominam, że obrady są nagrywane. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy 38. posiedzenie Rady Gminy. Witam bardzo serdecznie wszystkich przewodniczących radnych. Witam wójta, witam pani sekretarz, dzisiaj nie ma. Witam panią skarbnik, witam kierowników referatów, witam radczynię, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Przejdźmy do sprawdzenia obecności. Proszę o zalogowanie się do systemu do głosowania. Ja tu kombinuję. Listy obecności oraz systemu głosowania. My mamy 13 radnych. Stwierdzam, że obrady są prawomocne. Przedstawię teraz proponowany porządek obrad na dzisiejsze obrady. W punkcie pierwszym mamy otwarcie 38. sesji Rady Gminy. W punkcie drugim stwierdzenie prawomocności obrad. W punkcie trzecim przyjęcie proponowanego porządku obrad. W punkcie czwartym przyjęcie protokołu z 36. sesji Rady Gminy oraz protokołu z 37. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Górnice. W punkcie 5. powołanie komisji uchwały wniosku. W punkcie 6. przyjęcie interpelacji i zapytań. W punkcie 7. zmiany w budżecie gminy na rok 2020 uchwała. Punkt 8. zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030 uchwała. Punkt 9. podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Górnice w roku 2022. W podpunkcie B mamy przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Karczewice. Podpunkt C. wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Górnice. Podpunkt D. wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Podpunkcie E. wyrażenie zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność gminy Kłownice na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Podpunkt F. uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025. Podpunkt G. udzielenie dotacji celowej powiatu częstochowskiemu. Podpunkt H. zatwierdzenie gminnego programu wspierania rodzin na lata 2022-2024. Podpunkt I. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Kłownice. Podpunkt J. przekazania wniosków według właściwości. W podpunkcie K. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w sobotę przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników. Punkt 10. udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do wójta gminy oraz informacja wójta o działalności międzysesyjnej. Punkt 11. wolne wnioski i komunikaty. Punkt 12. zamknięcie obrad sesji. Czy są jakieś pytania, propozycje co do proponowanego porządku obrad? Jeśli nie, przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za, przeciw lub się wstrzymał, proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 4. Przyjęcie protokołu z 36 oraz 37 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Górnice. Informuję, iż protokoły były wyłożone w biurze Rady Gminy oraz są dostępne w biuletynie informacji publicznej. Dlatego proponuję przyjąć je bez odczytywania. Przejdźmy do głosowania. W pierwszym głosowaniu będziemy głosować za przyjęciem protokołu z 36 sesji Rady Gminy Górnice. Proszę o oddanie głosu.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła protokół z 36 sesji Rady Gminy. Przejdźmy do głosowania nad protokołem z 37 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Kłonice. Proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła protokół z 37 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Dziś do komisji zgłosili się radna Anna Koza, Wojciech Szymczak, Marek Szymczak. Czy wyrażają zgodę? Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma innych kandydatur, proponuję przejdziemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła skład Komisji Uchwał i Wniosków. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 6. Jest to przyjęcie interpelacji i zapytań. Proszę o zgłaszanie. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Szanowni Radni. Ja pozwolę sobie złożyć interpelację w sprawie, dwie interpelacje w sprawie dróg. Jedna z tych interpelacji to jest to interpelacja jak gdyby ponowna, ponieważ już w ubiegłym roku składałam w tej sprawie, w sprawie drogi ulicy Akacjowej w Bartkowicach. Jest to moja ponowna interpelacja w przedstawionej sprawie na prośbę mieszkańców zamieszkujących przy tej ulicy. Zwracam się do wójta gminy Kłonice o podjęcie działań mających na celu poprawę nawierzchni ulicy Akacjowej, a konkretnie wykonanie nakładki asfaltowej w obszarze zabudowanym na długości około 400 metrów. Problem poprawy nawierzchni tej drogi był wielokrotnie przedstawiany zarówno przez mieszkańców, jak ja również składałam w ubiegłym roku także taką interpelację. Problemem mieszkańców zamieszkujących ten odcinek zabudowany jest to, że za każdym przejeżdżającym pojazdem unoszą się na tym tumany kurzu, które sprawiają wiele uciążliwości, a także stanowią zagrożenie dla zdrowia. Długość całego odcinka drogi wynosi około 2 km, dlatego mieszkańcy proszą o potraktowanie priorytetowo odcinka drogi w obszarze tylko zabudowanym, około 400 metrów. Może ta reszta kiedyś z jakiegoś dofinansowania będzie mogła być również wykonana, bo ona według mnie znakomicie wpisuje się w drogi dofinansowywane Funduszu Transportu Wolnego i może to akurat kiedyś tak będzie, ale w tym czasie bardzo proszę w imieniu mieszkańców o priorytetowe potraktowanie tego właśnie odcinka 400 metrów w obszarze zabudowanym. Na pewno Państwo tam przyjeżdżacie w stronę Karczewic, tam teraz powstało takie małe gospodarstwo agroturystyczne. No to wszystko powoduje, że ten kurz, który tam jest podczas przejeżdżających i samochodów osobowych i sprzętu takiego dość solidnego, bo znajduje się tam gospodarstwo duże, no powoduje wiele uciążliwości, dlatego bardzo proszę w ich imieniu o zajęcie się tym problemem. Może jakaś szansa będzie. To jest jedna ta interpelacja, a druga również dotyczy drogi z ulicy Kwiatowej w Michałowie, tu obok, ponieważ również mieszkańcy mnie prosili i sołtys, gdyby tu był dzisiaj, to na pewno bym podjął też ten temat. Zwracają się do wójta gminy o podjęcie działań mających na celu poprawę nawierzchni ulicy Kwiatowej. To też jest długość około 400 może metrów, a konkretnie wykonanie nakładki asfaltowej. Nawierzchnia ulicy Kwiatowej była wykonywana
metodą natryskową, to było około 8, może więcej lat temu. I tak naprawdę to podbudowa jest tam bardzo dobra, solidna, a ta nawierzchnia zaczęła się tam psuć i dojdzie do tego, że ta nadbudowa również będą później większe koszty. I jeżeli byśmy mogli przywrócić tą nawierzchnię czy jakimś dywanikiem asfaltowym, czy jakimś sposobem innym, to na pewno byśmy ten odcinek drogi uratowali i jeszcze długie lata by służyła. To są takie moje dwie interpelacje. Składam do wójta gminy za pośrednictwem pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne? Jeśli nie, przechodzimy do kolejnego punktu. W punkcie 7 mamy zmiany w budżecie gminy na rok 2022. Proszę komisję o wniosku o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Płomice z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, pomijając podstawę prawną, Rada Gminy Płomice uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 295/34/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zwiększa się dochody o kwotę 1 440 984 zł 78 groszy w związku z rozliczeniem projektu Rewitalizacja Placu Centrum Płomnic Pasternik nienależnie pobranych świadczeń podlegających zwrotowi do budżetu państwa oraz pozyskaniem środków w ramach programu Edukacja Inspiracja przez Szkołę Podstawową w Rzeżęczycach oraz zmniejsza się dochody o kwotę 789 434 zł 78 groszy w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej i z tytułu sprzedaży mienia załącznik nr 1. Dochody otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Zwiększa się wydatki o kwotę 873 280 zł 1 grosz na remont przychodni lekarskiej w Garnku, na kontynuację zadania temu modernizacja trzech budynków użyteczności publicznej, na dotacje dla powiatu, na realizację zadania transport publiczny oraz na wydatki związane z przekazaniem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń. Załącznik nr 2. Wydatki otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Zwiększa się przychody o kwotę 221 730 zł 1 grosz w związku z rozliczeniem programu PARPA za 2021 rok, realizacja programu Laboratoria Przyszłości oraz rozliczeniem środków za 2021 rok dotyczących wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych, obrót hurtowy, załącznik nr 3. Przychody otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt czwarty, paragraf drugi uchwały otrzymuje brzmienie. Paragraf drugi. Ustala się nadwyżkę w wysokości 1 449 855 zł 49 groszy, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Punkt piąty. W paragrafie ósmym dodaje się punkt siódmy, który otrzymuje brzmienie. Punkt siódmy. Upoważnia się wójta gminy Płomnic do podpunkt A. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Podpunkt B. Dokonania czynności, o których mowa w artykule 258 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chłomice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Proszę Panią Skarbnik o omówienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, po stronie dochodów mamy 1 440 984,78 zł. Wynika ona z całkowitego rozliczenia projektu rewitalizacji placów Centrum Chłomic. Zostały zatwierdzone dwa wnioski o płatność. W związku z powyższym zwiększamy dochody na ten cel. W związku z tym, że również wpłynęło pismo z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o nienależnie pobranych świadczeniach, również zwiększamy po stronie dochodów kwotę 63 tysięcy złotych oraz 3,5 tysiąca złotych w Szkole Podstawowej w Rzeżęczycach na program Edukacja Inspiracja. I w związku z tym, że mamy zmniejszenia subwencji, również wprowadzamy kwotę zmniejszenie 56 551 oraz kwotę zmniejszenie ze sprzedaży, dochodów ze sprzedaży majątku, kwota 732 883 zł 78 groszy. Natomiast po stronie wydatków zwiększają nam się wydatki o kwotę 873 280 zł 1 grosz. Na remont przychodni lekarskiej w Barku kwota 150 tysięcy złotych. Na kwotę, przepraszam, na lokalizację kotłowni, na zmianę lokalizacji kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy kwota 12 tysięcy złotych. Oraz na realizację projektu, jak już wcześniej wspomniałam, przez Szkołę Podstawową w Rzeżęczycach o kwotę 3,5 tysiąca złotych. Zwiększają nam się również wydatki na energię elektryczną o kwotę 200 tysięcy złotych. Również zwiększają nam się wydatki na dotacje dla powiatu komunikacji powiatowej, czyli kwota 48 tysięcy złotych. I również po wydatkach zwiększają nam się po planie zwiększają nam się wydatki o kwotę nienależnie pobranych świadczeń. Przychody zwiększają nam się o kwotę rozliczenia programu PARPA za 2021 rok o kwotę 53 465 zł 17 groszy, a także z rozliczenia wpływów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych obrót hurtowy również w roku 2021 o kwotę 30 673 zł 88 groszy, a także również laboratoria przyszłości, które w tamtym roku nie zostały w całości wydane i w tym roku zwiększamy kwotę przychodów 95 689 zł 87 groszy. Wprowadzamy również do uchwały upoważnienie dla wójta gminy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za, przeciw lub się wstrzymał? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Od tego głosowania mamy 14 radnych. Wszyscy są za. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. W kolejnym punkcie 8 mamy zmianę wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030. Proszę Komisję Uchwał Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Chłomice z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłomice na lata 2022-2030 uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 296 łamane przez rzymskie 34 łamane przez 2021 Rady Gminy Chłomice z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie
sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłonice na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt pierwszy. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Kłonice na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały. Podpunkt drugi. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć gminy Kłonice stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Podpunkt trzeci. W paragrafie czwartym po ustawie 3 dodaje się ustawę 4, który otrzymuje brzmienie 4. Upoważnia się wójta gminy Kłonice do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiana z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy. Paragraf drugi. Zmianie ulegają objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłonice na lata 2022-2030 określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kłonice. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę Panią Skarbnik o omówienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, oczywiście wszystkie zmiany, które znalazły się w uchwale budżetowej, mają również odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej. Natomiast są dwie zmiany, które zostały wprowadzone do przedsięwzięć. Jedna zmiana dotyczy budowy budynku klubowego dla Bielgarstw w Kłonicach oraz zmiana konstrukcji dachów i do termomodernizacji zespołu sportowego w miejscowości Kłonice. W związku z tym, że wyszły dodatkowe roboty budowlane, dodatkowe koszty, wprowadza się w roku 2022 niekwalifikowalne koszty na kwotę 140 tysięcy złotych oraz w roku 2023 kwotę 85 tysięcy złotych. Druga zmiana przedsięwzięcia Erasmus Plus miał zakończyć się w roku 2021 ze względu na pandemię. Została umowa aneksowana na rok 2022. W związku z powyższym na rok 2022 wprowadza się kwotę 41 901 zł 9 groszy i w tym roku realizacja tego projektu ma zostać zakończona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za, przeciw lub się wstrzymał, proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Mamy komitet radnych 15. Wszyscy za. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. W punkcie 9, podpunkcie A, mamy podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłonice w roku 2022. Proszę Komisję Uchwał Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kłonice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłonice w roku 2022. Rada Gminy Kłonice uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłonice w roku 2022 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kłonice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Proszę o omówienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłonice w roku 2022 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały podejmowany jest każdego roku do 31 marca. W uprzednim uzgodnieniu z podobnym lekarzem weterynarii, z dzierżawcami obwodów łowieckich oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Jeśli nie ma, przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za, przeciw lub się wstrzymał? Proszę o oddanie głosu.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. W podpunkcie B mamy podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Karczewice. Proszę Komisję Uchwały Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kłomnice w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Karczewice. Rada Gminy Kłomnice uchwala. Paragraf pierwszy. Przystąpić do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Karczewice. Paragraf drugi. Granice obszaru objętego planem obejmują teren określony w załączniku graficznym do niniejszej uchwały w skali 1 do 20 tysięcy, który stanowi integralną jej część. Paragraf trzeci. Dopuszcza się etapowe i częściowe uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach obszaru objętego niniejszą uchwałą. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kłomnice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę o omówienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, poruszam uchwałę, intencyjną rozpoczynającą proces zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Karczewice. Przygotowano z uwagi na zaawansowanie prac nad zmianami dotychczasowych planów miejscowych obejmujących miejscowości Kłomnice, Zielonczyce, Zawady oraz Lipnicza, a także z uwagi na duże zainteresowanie ze strony również mieszkańców, właścicieli nieruchomości w miejscowości Karczewice, co się przekłada na ilości składanych wniosków. Dlatego powiem dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za, przeciw lub się wstrzymał, proszę o oddanie głosu. Jeszcze jedna osoba. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. W kolejnym punkcie 9c mamy podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Kłomnice. Proszę Komisję Uchwały Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kłomnice w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Kłomnice. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Adamów, oznaczoną jako działka numer intencyjny 1315 o powierzchni 0,31 hektara, stanowiącą własność gminy Kłomnice opisaną w księdze wieczystej numer CZ1C łamane przez 00147819/8. Paragraf drugi. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 5 lat w drodze przetargu nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Rzeki Małe, oznaczoną jako działka 1021 o powierzchni 0,66 hektara, stanowiącą własność gminy Kłomnice opisaną w księdze wieczystej numer CZ1C łamane przez 00118968/5. Paragraf 3. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 5 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Konary, oznaczone jako działki numer ewidencyjny 683-684 o powierzchni 2,9 hektara, stanowiące własność gminy Kłomnice, opisane w księgach wieczystych numer CZ1C łamane przez 00118968/5 i CZ1C łamane przez 00108801/4. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kłomnice. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę kierownika o omówienie projektu uchwały.
Szanowni Państwo, niniejsza uchwała dotyczy wydarzenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących postęp gminy Kołnice w miejscowości Adamów, Rzeki Małe oraz Konawy. Są to nieruchomości wykorzystywane w celach rolnych i zastrzeżeniem z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku, jeżeli wydzierżawiona nieruchomość stałoby się niezbędna dla celów inwestycyjnych, możliwe byłoby wcześniejsze rozwiązanie takiej umowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, przejdźmy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. W podpunkcie D mamy podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i proszę Komisję Uchwał Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kołnice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu na kolejny okres do 3 lat dotychczasowym najemcą części lokalu użytkowego znajdującego się w budynku komunalnym użytkowym w Zawadzie przy ulicy Częstochowskiej 6A na parterze z wejściem od strony ulicy Ogrodowej na działce o numerze ewidencyjnym 492/3 o powierzchni 857 000 hektara, księga wieczysta CZ1C/00126619/3 obręb Zawada. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kołnice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę o omówienie projektu uchwały. I tak jak zostało to odczytane, zgodnie z paragrafem pierwszym niniejszej uchwały, dotyczy to, że to jest już kolejna umowa najmu na kolejny okres 3 lat dotychczasowym najemcą części lokalu użytkowego znajdującego się w Zawadzie od strony ulicy Częstochowskiej, to jest budynek gminny z wejściem od ulicy Ogrodowej. Położony jest budynek na działce numerze 492/3 w miejscowości Zawada. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za, kto się wstrzymał, proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. W kolejnym punkcie, podpunkcie 9e, mamy podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność gminy Kołnice na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Proszę Komisję Uchwał Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kłomnice w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność gminy Kłomnice na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność gminy Kłomnice położonych w miejscowości Kłomnice przy ulicy Zachodniej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki 536/5, 536/7, 536/10 o łącznej powierzchni 0,2159 hektara, obręb ewidencyjny 0012 Nieznanice, dla których w Sądzie Rejonowym w Częstochowie prowadzona jest księga wieczysta numer CZ1C/00180353/6 na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kłomnice.
Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę o omówienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, projekt niniejszej uchwały został przygotowany w związku ze złożonym wnioskiem przez dotychczasowego użytkownika wieczystego o sprzedaż na jego rzecz prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości 535/3, 535/5 i 535/7 znajdujący się w miejscowości Chomice przy ulicy Zachodniej i zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, przejdę do głosu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. W punkcie 9f mamy podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025. I proszę Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Chłonice w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025. Uchwala się gminy, paragraf pierwszy, uchwala się gminy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025, należący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chłonice. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 303 /34/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku Rady Gminy Chłonice w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Pani Sekretarz jest nieobecna, ale ten projekt był omawiany. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, poprzedni program był podejmowany pod koniec ubiegłego roku. W międzyczasie zmieniła się ustawa, która dodała do tego programu niejako nowe uzależnienia behawioralne, to jest tam uzależnienie od telefonu, uzależnienie od komputera, od hazardu, no również także od seksu. W związku z czym no, ustawodawca nakazał, aby ten nasz program również takie obejmował profilaktykę tych nowych uzależnień. No i tak mówię pokrótce. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za, przeciw, czy wstrzymał? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. W punkcie 9.9.G mamy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Częstochowskiemu. Proszę Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Chłonice w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatu Częstochowskiemu. Rada Gminy Chłonice uchwala. Następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się Powiatowi Częstochowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 48 tysięcy złotych przeznaczonej na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Częstochowa Dworzec PKS Zawada, Częstochowa Dworzec PKS Konary 2, Częstochowa Dworzec Autobusowy Bogusławice, Częstochowa Dworzec Autobusowy Lgota Mała 2, linie przebiegające także przez teren gminy Chłonice. Paragraf drugi. Środki finansowe na pokrycie pomocy publicznej, o której mowa w paragrafie pierwszym, są środkami własnymi gminy Chłonice pochodzącymi z wpływu podatków i opłat lokalnych na rok 2022. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej na przeznaczenie i zasady rozliczenia środków finansowych określone
zostaną w umowie zawartej między gminą Chomice a powiatem częstochowskim. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę o omówienie projektu. Szanowni Państwo, no, ta uchwała jest pokłosiem porozumienia gminy z powiatem, na mocy którego powiat wystąpił do Funduszu Przewozów Autobusowych, pozyskał w imieniu gminy te 3 zł do wozu kilometra. To pozostałą kwotę, no tutaj musimy, że tak powiem, dopłacić dla powiatu na mocy tego porozumienia. Porozumienie to obejmuje te 2 linie, jak tutaj już było wspomniane, Konary Częstochowa i Konary Zawada, tutaj przez okoliczne miejscowości Lipicze, Zdrową, Jeżdżanice, Michał Brudnicki, także Bartkowice, Lipicze. No i co, zapewniliśmy na podstawie tego porozumienia te 48 tysięcy złotych, natomiast Szanowni Państwo, no ja też obawiam się, że na tym pewnie nie koniec, bo dobrze wiemy, jakie są teraz ceny, jak poszły w górę. Z tego, co ja tak dosłyszałem, prawda, tak w kuluarach, no powiat też tu poczy nogami, bo no, ten przewoźnik też, no dawniej były inne ceny, wiadomo, że to paliwo to kosztowało może 5 zł, a teraz stawki, sami dobrze Państwo widzicie na CPN-ie, jak te ceny szaleją. I nie wiem, czy ta kwota, no na razie okej, okay, no powiat jeszcze nie występował, żeby to zwiększyć, ale podejrzewam, że to kwestia czasu, że zobaczymy, jak ten rynek paliw się ludzi przestawiał, ale myślę, że to raczej no, za dużo nie spadnie. No też boimy się kolejnych wzrostów. Na razie jest to te 48 tysięcy. Potrzebujemy to, żeby potem móc z powiatem podpisać stosowną umowę. Także te środki w budżecie musimy mieć zapewnione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, przejdźmy do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. W punkcie 9h mamy podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022-2024. Proszę Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Chłobnice w sprawie zatwierdzenia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022-2024. Rada Gminy Chłobnice uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza gminny program wspierania rodziny na lata 2022-2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chłobnice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę panią kierownik o omówienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek opracowania i realizacji 3-letnich programów wspierania rodziny. Obecny program jest kontynuacją poprzedniego programu dotyczącego wspierania rodziny w gminie Chłobnice. Ten program zatwierdzany jest na lata 2022-2024. Adresatem tego programu są mieszkańcy gminy Chłobnice. Głównym celem programu jest wspieranie rodziny, wspieranie rodzin, które przeżywają jakąś trudną sytuację i pomoc takim rodzinom. Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłobnicach. Partnerami tego programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chłobnicach, Komisariat Policji w Chłobnicach, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, Sąd Rejonowy, szczególnie Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz punkt konsultacyjny. W 2021 roku na terenie gminy Chłobnice w pieczy zastępczej umieszczonych zostało 11 dzieci. 7 dzieci było umieszczone w rodzinach spokrewnionych, 3 dzieci w rodzinach niezawodowych i 1 dziecko w rodzinie zawodowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za, przeciw i się wstrzymał? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. W kolejnym punkcie 9
I mamy podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Chłonice. Proszę o komisję uchwały wniosków o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Chłonice zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Chłonice. Rada Gminy Chłonice uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chłonice stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Chłonice nr 366 rzymskie 46/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chłonice wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt pierwszy, rozdział 5. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej kanalizacyjnej otrzymuje brzmienie. Rozdział 5. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Paragraf 6, kropka 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie. Punkt drugi. Wniosek, o którym mowa w ustawie 1, powinien zawierać elementy określone w artykule 19a ustawy 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, o zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Podpunkt trzeci. Punkt trzeci. Warunki przyłączenia do sieci powinny określać. Podpunkt pierwszy. Lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie. Podpunkt drugi. Miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Podpunkt trzeci. Zakres projektu technicznego przyłącza. Podpunkt czwarty. Zasady dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza. Punkt czwarty. Przy projektowaniu przyłącza należy uwzględnić m.in. podpunkt pierwszy. Prowadzenie przyłącza na krótszą trasą. Podpunkt drugi. Posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczających przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem z uwzględnieniem odpowiedniego spadku w kierunku spływu. Podpunkt trzeci. Dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym. Punkt piąty. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach. W przypadku, gdy ścieki przekraczają dopuszczalne warunki określone w przepisach prawa oraz przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo uzależnić podpisanie umowy od ich podczyszczenia przez odbiorcę usług. Podpunkt drugi, rozdział 6. Sposób dokonania odbioru wykonanego przyłącza otrzymuje brzmienie. Rozdział 6. Sposób dokonania odbioru wykonanego przyłącza. Paragraf 8. Punkt pierwszy. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi oraz projektem technicznym przyłącza. Punkt drugi. Odbiór przyłącza następuje na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie lub działającego w jej imieniu pełnomocnika przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. Punkt trzeci. Protokół odbioru przyłącza powinien zawierać. Podpunkt pierwszy. Datę odbioru. Podpunkt drugi. Przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza wodociągowe czy kanalizacyjne, średnicy materiału długości. Podpunkt trzeci. Skład komisji. Podpunkt czwarty. Adres nieruchomości, do której wykonano podłączenia. Podpunkt piąty. Podpisy członków komisji. Punkt czwarty. Protokół odbioru przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowego wykonania podłączenia. Podpunkt trzeci. Rozdział 7. Techniczne warunki dostępu do usług wodociągowych kanalizacyjnych otrzymuje brzmienie. Rozdział 7. Techniczne warunki dostępu do usług wodociągowych kanalizacyjnych. Paragraf 9. Punkt pierwszy. Szczegółowe warunki techniczne realizacji nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Warunki określają możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych z uwzględnieniem technicznej możliwości istniejących urządzeń, ich usytuowanie, stan, przepustowość, zdolność produkcyjna, lokalizację nieruchomości, a także istnienie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Punkt drugi.
przyłącze wodociągowe powinny odpowiadać następującym warunkom technicznym. Podpunkt pierwszy. Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur polietylenowych ADPE SDR 11 o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 32 mm. Podpunkt drugi. W miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający lub zasuwę, a obudowę zawodu lub zasuwę zabezpieczyć przed zniszczeniem. Podpunkt trzeci. Przyłącze zakończyć podejściem wodomierzowym służącym do zamontowania wodomierza. Podpunkt czwarty. Przebieg i zagłębienie przyłącza w gruncie należy prowadzić możliwie najkrótszą bezkolizyjną trasą, uwzględniając strefę przemarzania gruntu lub zastosować zabezpieczenia przed przemarzaniem. Podpunkt piąty. Materiały użyte do budowy przyłącza powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne. Punkt trzeci. Przyłącze kanalizacyjne powinno odpowiadać następującym warunkom technicznym. Podpunkt pierwszy. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rury o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 150 mm. Podpunkt drugi. Przebieg i zagłębienie przyłącza w gruncie należy przeprowadzić możliwie najkrótszą bezkolizyjną trasę. Podpunkt trzeci. Stosować studnię rewizyjną o średnicy wewnętrznej większej niż 400 mm. Podpunkt czwarty. Zachować spadek i kierunek spływu. Podpunkt piąty. Zachować dojazd, dostęp do spółdzielni rewizyjnej. Podpunkt szósty. Materiał użyte do budowy przyłącza powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne. Punkt czwarty. Miejsce, w którym odbiorca usług zamierza przyłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, wskazuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje analizy stanu technicznego urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych w celu ustalenia możliwości wykonania przyłącza do sieci w sposób bezpieczny sposób, a także wskazuje odbiorcy usług możliwe miejsce podłączenia, tzw. wcinki, przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie po 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz bym prosił tylko o krótkie omówienie. Szanowni Państwo, niniejsza uchwała dotyczy zmiany uchwały podjętej w dniu 21 grudnia 2021 roku numer 300/34/2021 Rady Gminy Chłomnice w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Wojewoda Śląski w dniu 21 stycznia 2022 roku rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność tej uchwały z uwagi na zły zapis odnośnie wejścia w życie uchwały oraz drobne zmiany związane z określeniem przyłączenia do sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mam też pytania? Jeśli nie ma, przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za, przeciw i wstrzymał, proszę o oddanie głosu. Wziął udział 14 radnych, jeden opuścił salę. Przyjęliśmy ją jednogłośnie. W kolejnym punkcie 9J mamy podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości. Poproszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie wniosku złożonego przez mieszkańców wsi Przybyłów dotyczącego wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze łączącej wieś Przybyłów z Witkowicami. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 17 lutego odbyła posiedzenie, na którym zapoznała się z treścią wniosku i uznała, że droga łącząca miejscowości Przybyłów i Witkowice stanowi własność gminy Chłomnice i jest drogą i gminną drogą publiczną zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chłomnice 26 marca 2009 roku. W artykule 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych wymienione zostały obowiązki zarządcy drogi, przy czym wskazana w tym przepisie lista zadań ma charakter otwarty. I tak do zadań zarządcy drogi należy w szczególności opracowanie projektów, planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynieryjskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Natomiast zgodnie z artykułem 19 ust. 1 punkt 1 i 2 powołanej ustawy o drogach publicznych zarządca drogi jest to organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu
utrzymania i ochrony dróg. Zarządcami dróg dla dróg krajowych jest generalny dyrektor dróg krajowych autostrad, wojewódzkich jest zarząd województwa powiatowego i zarząd powiatu, dla gminnych jest wójt bądź burmistrz, prezydent miasta. Wobec powyższego należy uznać, że organem właściwym do rozpatrzenia złożonego wniosku w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze łączącej wieś Przybyłów z Witkowicami jest wójt gminy Kłomnice. W związku z tym złożony wniosek wymaga przekazania do rozpatrzenia według właściwości. Komisja Skarg Wniosków i Petycji prosi o uwzględnienie wyżej wymienionego stanowiska przez Radę Gminy Kłomnice. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, proszę Komisję Uchwały Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kłomnice w sprawie przekazania wniosku według właściwości. Paragraf pierwszy. Przekazuje się wójtowi gminy Kłomnice z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do rozpatrzenia według właściwości wniosek mieszkańców wsi Przybył dotyczący wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze łączącą wieś Przybyłów z Witkowicami. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice do poinformowania wnioskodawcy o przekazaniu wniosku. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za, przeciw lub się wstrzymał? Proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła wyższą uchwałę. W kolejnym punkcie 9K mamy podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia kasztów w piątki i w sobotę przez rolników i ich domowników oraz uchwalenie regulaminu określającego zasady handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników. Proszę Komisję Uchwał Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kłomnice w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Paragraf pierwszy. Wyznacza się miejsce na terenie gminy Kłomnice do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Miejsce oznaczone w załączniku numer 1 do uchwały, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 504/1, obręb Nieznanice, Kłomnica przy ulicy Zdrowskiej. Paragraf drugi. Uchwala się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 504/1, obręb Nieznanice w Kłomnicach przy ulicy Zdrowskiej, stanowiący załącznik numer 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kłomnice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Pani sekretarz, dzisiaj jest nieobecna. Było to omawiane podczas komisji. Czy ktoś ma jakieś dodatkowe pytania? Jeśli nie ma, proponuję przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za, przeciw lub się wstrzymał? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. W kolejnym punkcie 10 mamy udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do wójta gminy Kłomnice oraz informacja wójta o działalności międzysesyjnej. Panie Przewodniczący, drodzy Radni, oczywiście tam na interpelację pani Wandy odpowiemy tak jak to już jest przyjęte na piśmie, żeby ta odpowiedź była. Wiem, że ta interpelacja już była wcześniej składana, natomiast mówię, te środki budżetowe, jak wiadomo, były niewystarczające. My się tutaj też na bieżąco teraz w tym roku te drogi, które mają jakiś mniejszy uszczerbek, no to na pewno też będziemy się posługiwać paczerem. Nie tylko, słuchajcie, martwi jedna rzecz, że też takie wiadomości z powiatu. Niektóre firmy już zrywają umowy na pewne zadania, które się podjęły wcześniej. Po starych cenach wygrały przetargi. Natomiast teraz im się opłaca zapłacić karę, niż wchodzić
na przykład z asfaltem, który kosztował 2000 przedtem, a teraz po tych cenach kosztuje 4000, czyli 100% poszły ceny w górę. Gdzie firmie się bardziej opłaca zrywać, zapłacić karę umowną, jak wchodzić w takie roboty. Natomiast mówię, no, w miarę tych możliwości, tych środków finansowych będziemy jakby bardziej remontować te drogi. Może na piśmie tutaj dla pani radnej będzie odpowiedź. Natomiast taka informacja z działalności międzysesyjnej, no to takie ważniejsze informacje dla państwa radnych, dla mieszkańców. Obecnie trwają prace przy terminu na realizacji budynku użyteczności publicznej. To jest garnek i kłomnice. Tutaj mamy dwa budynki, czyli mamy przychodnie i mamy tam budynek, gdzie jest sala sesyjna. Trwają także i ośrodek zdrowia. Trwają prace przy budowie OSP w miejscowości Skrzydłów. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę budynku klubowego dla GLKS w Płomnicach oraz termomodernizację hali sportowej przy szkole w Płomnicach. Trwa także procedura przetargowa na dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymagań przeciwpożarowych. Tutaj mamy dwie szkoły, takie, które na już pilne są, czyli szkoła w Płomnicach, w Rzeżewczycach. No i na bieżąco też prowadzimy jakiś remont dróg utwardzonych i nieutwardzonych. Ponadto prowadzone jest prace w referacie gospodarki przestrzennej. To jest takie ważniejsze, również bardzo ważna informacja dla mieszkańców o deklaracjach, żeby przypominać, bo przyjmowane są do te deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw składnych przez właścicieli zarządców nieruchomości w ramach tworzenia centralnej ewidencji emisyjności budynku. Ważna informacja, żeby takie deklaracje tutaj do referatu spływały do 30 czerwca. Program realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Więcej niezbędnych informacji tutaj jest pan kierownik. Gdyby była taka potrzeba, to też udzieli, ale mamy też na pewno na stronę te informacje. W związku z zakończonym naborem składania wniosków na zadanie dotyczące odbioru transportu azbestu, składany jest wniosek do Katowic, do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dotacji na azbest na 2022 rok. Planowany termin odbioru wyborów zawierających azbest planuje się na przełomie sierpnia-września 2022. Mieszkańcom dostarczony został też harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie tutaj od kwietnia do grudnia 2020 roku. I co ważne, w miesiącach maj-czerwiec zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz użytego sprzętu RTV i AGD sprzed posesji, tak jak już się to udarło. Co też ważne, tutaj informacja dla rolników, że od 15 marca do dnia 15 maja wiadomo, no, coroczna już akcja wnioski dopłaty. Wnioski te teraz składamy w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. Aplikacja ta jest dostępna dla każdego na stronie internetowej ARMIR. No ale co ważne, bo też jak co roku, jak mówię, dużo ludzi, którzy tam mają problem z komputerem, przychodzą tutaj do gminy. I u nas też już od 15 marca wyznaczony jest dyżur. Tutaj na dole to będzie na dole chyba w sali albo USC, ale z reguły to się przyjął, że w sali USC pan Borys Gruszewski, który będzie pełnił dyżury w poniedziałki i środy w godzinach, tak do godziny 13. Pan Borys Gruszewski. Także już, jeśli macie rolników, którzy mają tam problem z tym wypełnieniem, to można odsyłać tutaj do urzędu, do stanu USC. Z USC, no nie będę wam statystyk może cytował, taka ważna informacja. No, żyjemy, jak mówię, tą Ukrainą cały czas, bo to przynajmniej tak mamy 4 wideokonferencje z wojewodą, z powiatem w tygodniu. Cały czas są jakieś nowości, spływają, ale tutaj dla waszej wiadomości, dla mieszkańców wiadomości, że od 16 marca wydaliśmy 251 PESLi. Z tym, że w większości to są ludzie spoza terenu gminy, raczej są to ludzie z miasta, tam ze względu na kolejki, tu im się bardziej, że tak powiem, szybciej załatwią w urzędzie. A z tego, co wiem tutaj od pani kierownik, jeszcze może, nie wiem, już jej nie mam, ale takie aktualne, co mamy na terenie gminy. No wiadomo, że w budynkach użyteczności publicznej jeszcze nie mamy żadnych uchodźców, natomiast tutaj od wojewody musieliśmy dać takie zapewnienie, że zapewnimy około 136 takich miejsc.
No i tam między innymi dlatego dzisiaj mamy tutaj sesję, bo salę zadoprowadziliśmy właśnie na potrzeby uchodźców. Stawiliśmy tam łóżka, no w związku z powyższym dzisiaj akurat tutaj sesję odbywamy. Ale wracając, na terenie gminy te osoby, które, że tak powiem, pozostają u osób prywatnych, to jest około 50 dorosłych, 30 dzieci. To są te osoby, które wystąpiły do nas po te świadczenia, no to taką mamy wiedzę. Bo jak mówię, PESEL o niczym nie mówi, to jest tylko nadany numer i ci ludzie mogą być z Radomska, mogą być z Częstochowy. Także takiej wiedzy dokładnej nie mamy, to tylko się możemy sugerować GOK-iem, że tych ludzi, jak mówię, na chwilę obecną jest około 80. Wiadomo, ci, którzy przyjmują, też mogą się zwracać do GOKS-u o wsparcie w wysokości 40 zł tutaj od jednej osoby, którą przyjęli. Te wnioski są dostępne w GOKS-ie, w gminie, także można sobie pobierać. I te osoby też, bo my potem występujemy o zapotrzebowanie do wojewody, ale musimy taką wiedzę też mieć, ile tych osób jest, kto to jest. To jest cały wniosek konkretny, który trzystronnicowy, który trzeba wypełnić i złożyć tutaj do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Cóż, takich informacji to tyle. Ja bym chciał jeszcze podziękować tutaj radnemu Tomkowi Gielskiemu, radnemu Józefowi Kozie, bo jak wiadomo, załapała się nasi garnek, Karszczewice, Chmielarze, no wcale nie. Schodzili za tymi podpisami i udało się te podpisy tą większość pozyskać. Dlatego jest nadzieja, że mówię, te miejscowości też tutaj na przykładzie Zawady, jak u Andrzeja, to wcale nie też się odbyło niedawno. Wiemy, ile tych dróg jest wyremontowanych, rowów odtworzonych, ale przede wszystkim te sprawy spadkowe, nieuregulowane. Tutaj też są wyprostowane, także jeszcze raz dzięki za te podpisy, za to, że się angażujecie radnemu Andrzejowi również, bo mówię, to kawał dobrej roboty został zrobiony dla miejscowości. No i co, z tych ważniejszych informacji to tyle, jak było jakieś zapytania, to służę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 11. Są to wolne wnioski i komunikaty. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Panie Wójcie, ja tu takie pytanie mam, jeżeli chodzi o ten nasz transport gminny tutaj z Garnka do Kłomnic. Prosiłbym, żeby przygotować takie zestawienie, jak to w ogóle wyglądało na poprzednich miesiącach. Mogę odpowiedzieć, ale ad vocem. A, no słuchaj. W lutym to było na początku 5 osób w ciągu miesiąca, marzec tendencja wzrostowa 20 osób. Tyle biletów było sprzedane. Bo to my takie zestawienie robimy wojewody, także na bieżąco, że tak powiem, takie dane nam przewoźnik musi składać. Także mówię, za marzec to było 20 osób, 20 biletów. Przewoźnik zwrócił się o pokrycie kosztów paliwa, tej różnicy? Czy... Nie. To robimy, że tak powiem, na razie z tej dotacji, którą mamy od wojewody, plus na pewno tam kilka tysięcy będziemy musieli dołożyć. Na razie się finansujemy, jeżeli chodzi o to, tak? Na razie tak, ale jak już powiedziałem tutaj przy temacie powiatu, mówię, na pewno te ceny, no nie wiem, ci przewoźnicy, no po starych stawkach, że tak powiem, tutaj składali oferty, no teraz te ceny poszły w górę i to pewnie kwestia czasu, nim się tutaj do nas, u nas pojawią, no z zapytaniem, co dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałem tutaj i dać komunikat Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomice, którym jestem członkiem, że po tej pandemii wracamy do strzelania sołec, co zawsze było tak co roku, obok hordy wójta, czy nawet zarządu stowarzyszenia. I chciałem tutaj uczulić wszystkich sołtysów i wszystkich radnych, żeby też mogli to zrobić, to strzelanie wspólnie z sołtysami. Pomóż sołectwie, pomóż tym. Można strzelać, to znaczy może być 6 osób, tylko 4 osoby są punktowane. Jak było tak dawniej, tak teraz też tak będzie. Ile tam w sołectwie będzie osób, to wszystkich przyjmiemy do strzelania, sprawdzić swoje umiejętności. Tak było w poprzednich latach. Wiem, że tutaj niektórzy radni bardzo dobrze strzelali. Nie będę wyznaczał, ale zajęli bardzo wysokie miejsca. No, a kto się uśmiecha, to znaczy, że są dobrze strzelnicy. A strzelnica będzie w Kłomicach w szkole. Jest taka propozycja, że
są wolne miejsca. 21 to jest sobota, albo 22 niedziela maj, albo 28, albo 29 to jest też niedziela, albo sobota też w maju. Po 15 jest o Chorniuszku Skiego, także wszystkie te terminy są też zajęte. Są wolne 22 i 29. Dobrze by było, żeby gdzieś do jakieś 7 maja. No, słuchaj, może wcześniej, żeby sołectwa się zgłosiły. No i radni też. Teraz trzeba. I teraz trzeba. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, jeszcze chciałbym podziękować tutaj w imieniu wójta wszystkim KGW, ruchom ochotnikom, ale też radnym, bo tu zdrowianki były, Karciewice, Garnek, wszystkim tym sołectwom, które się tu włączyły w organizację Jarmarku Wielkanocnego. No co prawda aura nie była, że tak powiem, najbardziej łagodna, natomiast myślę, że impreza naprawdę się udała. KGW się bardzo z dobrej strony pokazały. No pani dyrektor, cały GOG też zrobili kawał dobrej roboty, bo to, jak mówię, no to parę tygodni przygotowań mimo wszystko było. Pewno dużo osób było pod wrażeniem, że no, krótki czas, ale udało się tą imprezę tak zorganizować. No i jak mówię, no, przede wszystkim to rękodzieło, prawda, tutaj też był konkurs na Palmę Wielkanocną, tych prac płynęło sporo. No i cóż, no, myślę, że na przyszłość też liczymy na taką pomoc tutaj ze strony KGW, które też, mówię, pyszne wypieki były, te koszyczki wielkanocne, no ludzie byli pod wrażeniem, że naprawdę no, kawał pracy, kawał serca, kawał zaangażowania, także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki tutaj na ręce KGW. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej punktów, zanim zakończę dzisiejszą radę, ponieważ przed nami czas świąt, z tego miejsca chciałbym wszystkim Państwu, wszystkim mieszkańcom życzyć zdrowych, spokojnych świąt. Miejmy nadzieję, że to będzie chwila takiej refleksji, zastanowienia się, może wyciszenia, bo sytuacja w koło, która jest nam nie pozwala. Także jeszcze raz zdrowych, spokojnych świąt i zamykam 38. sesję Rady.